Liczne wydarzenia, imprezy i atrakcje miały miejsce podczas ostatniego weekendu w Oleśnicy. Podczas młodzieżowej gali boksu, która odbyła się w hali sportowej Mokisu, dużo emocji dostarczyły walki młodych pięściarzy z oleśnickiego Orła i nie tylko. Mimo że zakończona remisem, walka wieczoru była niezwykle interesująca. W trakcie imprezy przeprowadzono także licytację sportowych upominków, dochód z której wsparł działania Akcji Katolickiej. Kolejną imprezą był sobotni turniej tańca towarzyskiego o Puchar Burmistrza Oleśnicy. Warto zaznaczyć, że w każdym z bloków, na które podzielona była impreza, występowali tancerzy z Oleśnicy. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam mieszkańców Oleśnicy i okolic na Festiwalu Przedsiębiorczości. Oprócz dwóch imprez sportowych, na Placu Zwycięstwa odbył się Oleśnicki Festiwal Przedsiębiorczości. W trakcie jego trwania swoją działalność prezentowało ponad 50 przedsiębiorców z naszego miasta. Przy tej okazji odbyło się wiele imprez towarzyszących. Każdą trzecią niedzielę miesiąca na Oleśnickim Rynku pojawiają się stoiska i stragany pełne wyjątkowych, oryginalnych i często bardzo rzadko spotykanych przedmiotów. Tak też było w minioną niedzielę podczas cyklicznie odbywającej się w Oleśnicy Giełdy Starości.